Załużu, jak zwykle super atmosfera, bardzo dużo kibiców też z mojego miasta rodzinnego Tarnowa, który serdecznie pozdrawiam. Chciałem podziękować bratu za poczyszczenie samochodu, bo to jest jego auto treningowe. Ups, to mam nadzieję, że mu dachu nie zmiotłem. Ukrywam, że jeszcze nie do końca czuję ten samochód, mimo tego, że jest podobny do Seata zawieszeniem, ale jest krótszy, ma też krótszą skrzynię, maksymalnie tutaj do 240 km. I dopiero wczoraj pierwszy raz miałem okazję siąść ten samochód, przejechać pierwsze kilometry na obwodnicy Tarnowskiej, żeby się z nim zapoznać. Pierwszy podjazd wyścigowy, koncentracja, grzejemy opony i bojowo przygotowanie do startu. Trzecie miejsce. Długo na nie czekałem. Z tego wynika, że autem przednionapędowym da się pokonać potwory i da się pokonać dużo mocniejsze auta.